Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na informację dnia. Dokładnie 20 lat temu, 12 marca 1999 roku, Polska przystąpiła do NATO. Wraz z naszym krajem do Paktu Północnoatlantyckiego dołączyły Węgry i Czechy. Dlatego dziś z oficjalną wizytą w Pradze przebywa prezydent Andrzej Duda. Polska, Czechy i Węgry otrzymały zaproszenie do członkostwa w Pakcie Północnoatlantyckim jeszcze podczas szczytu w Madrycie w 1997 roku. Do ratyfikacji doszło w Stanach Zjednoczonych 2 lata później. Dziś obchodzimy dokładnie 20. rocznicę tych wydarzeń. Prezydent Andrzej Duda jest już w Pradze, gdzie wraz z prezydentami Grupy Wyszehradzkiej uczci 20-lecie rozszerzenia NATO. Wcześniej uroczystości odbywały się w Polsce, wczoraj w Szczecinie. Wejście do Sojuszu Północnoatlantyckiego oznaczało ostateczne potwierdzenie suwerenności i niepodległości Polski. Wstępując do sojuszu zaraz obok Czech i Węgier, byliśmy państwem, które dopiero rozpoczynało proces modernizacji swoich sił zbrojnych. Dziś możemy powiedzieć, że ten proces nabrał prędkości. Dziś możemy powiedzieć, że jesteśmy jednym z państw, które kształtują cały Sojusz Północnoatlantycki. W 2004 roku w strukturach NATO znalazły się Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja i Słowenia. 5 lat później Albania i Chorwacja, a w 2017 roku Czarnogóra. Do paktu dołączy także Macedonia Północna, która w lutym podpisała protokół akcesyjny. Z okazji 20. rocznicy przystąpienia Polski do NATO prezydent Andrzej Duda wręczy jutro 5 nominacji generalskich. Już 6 raz w przeciągu roku zostaną wręczone awanse generalskie. Jak podkreślił prezydent Andrzej Duda, w siłach zbrojnych wciąż jest za mało generałów, dlatego jeszcze w tym półroczu są przewidziane kolejne nominacje. Jutro wśród wyróżnionych znajdzie się pełnomocnik do spraw utworzenia Wojsk Obrony Cybernetycznej, pułkownik Karol Molenda. Stopień generała brygady otrzymają także pułkownik pilot Robert Cierniak, pułkownik Andrzej Dąbrowski i pułkownik Norbert Iwanowski. Do stopnia kontradmirała zostanie awansowany dowódca 3. Flotylli Okrętów, komandor Mirosław Jurkowlaniec. Już w tym roku swoją działalność rozpocznie Agencja Badań Medycznych. Będzie ona wspierać przede wszystkim niekomercyjne badania kliniczne i polskich naukowców. Agencja Badań Medycznych ma zwiększyć innowacyjność polskiej medycyny i zapewnić badaniom naukowym stałe źródło finansowania. Zapowiada doradca i pełnomocnik ministra zdrowia do spraw utworzenia Agencji Badań Medycznych Radosław Sierpiński. Wśród 3 kluczowych działań Agencji Badań Medycznych identyfikujemy głównie niekomercyjne badania kliniczne, czyli takie badania, które mają poza jakby konkretnym zyskiem biznesowym przynieść pewien zysk społeczny, pewną wiedzę, choćby na temat funkcjonowania danych technologii, ich zastosowania w polskim rynku ochrony zdrowia, czy budowania sprawnej polityki zdrowotnej w kraju. Z danych resortu zdrowia wynika, że rynek badań medycznych w Polsce, aby być efektywny, powinien być wart 3 miliarda złotych. Obecnie to mniej niż połowa. Drugim obszarem działania Agencji Badań Medycznych będzie analityka, szeroko pojęty dostęp do danych, których mamy w systemie bardzo dużo. Musimy je dokładnie analizować, tak żeby podejmować decyzje w oparciu o konkretne dane z systemu, bo tylko wtedy ta polityka zdrowotna, ta value-based healthcare będzie efektywna i będzie przynosiła konkretne zmiany. W tym roku na działalność agencji trafi 40 milionów złotych, w 2020 roku 0,5 miliarda złotych, a w 2028 roku blisko 1 miliard złotych. Na dofinansowanie mogą liczyć badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych oraz projekty interdyscyplinarne wyłonione w drodze konkursu, zwłaszcza badania kliniczne, obserwacyjne i epidemiologiczne. Myślę, że kilka miesięcy będzie trwała organizacja samej agencji. Podobne instytucje organizowały się nawet latami. My chcielibyśmy, żeby ona tak naprawdę w drugiej połowie roku rozpisała pierwsze konkursy, wydatkowała pierwsze środki, tak żeby już teraz rozwiązać te kluczowe, palące problemy polskiego systemu ochrony zdrowia. Ustawa o Agencji Badań Medycznych została już podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę i 22 marca wejdzie w życie. Lekarze, środowiska katolickie, przedstawiciele oświaty, a przede wszystkim rodzice protestują przeciwko przyjętej przez warszawski ratusz karcie LGBT+. To kolejny krok ku seksualizacji dzieci według wytycznych środowisk lewicowo-liberalnych, uderzających w rodziny i promujących dewiacje.
Edukacja seksualna powinna być dostosowana do wieku, stopnia rozwoju młodych osób i zdolności rozumienia, a także do kultury, z jakiej się wywodzą, uwzględniając społeczno-kulturową tożsamość płci. Właśnie to możemy przeczytać w standardach edukacji seksualnej w Europie, opracowanych przez WHO w 2012 roku. I tak dzieci od urodzenia do 4 roku życia powinny uzyskać świadomość tożsamości płciowej, nabyć umiejętność wyrażania własnych potrzeb, życzeń i granic, na przykład w kontekście zabawy w lekarza. Natomiast dzieci w wieku od 4 do 6 lat powinny poznawać, i tu cytat, różne koncepcje rodziny. Różnorodność dotycząca seksualności i orientacji seksualnych to wątek kontynuowany przez kolejne okresy rozwoju dziecka. To właśnie te wytyczne wprowadza karta LGBT+, przyjęta przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Prawda jest taka, że plan tych zajęć, czy pewne ramy, jakie te zajęcia są już dookreślone w WHO, to są jakby skandaliczne założenia. Założenia, które mają na celu seksualizację dzieci od najmłodszych lat. Mówi poseł Robert Winnicki. Przyjęcie karty LGBT+ budzi powszechne oburzenie. Rzecznik Praw Dziecka wezwał prezydenta Warszawy do wyjaśnienia sprawy. Poprosiłem pana prezydenta o to, aby przedstawił mi podstawy prawne swojego działania. O to, aby wyjaśnił parargumentami, czy takie kwestie są właśnie przez niego przewidziane. Teoretycznie lekcje dla dzieci, które wdraża deklaracja LGBT+, nie mogą odbyć się bez uprzedniej zgody rodziców. Konieczna jest zgoda rodziców, więc trudno sobie wyobrazić wprowadzanie jakichkolwiek zajęć, programów przez osoby, które nie mają kwalifikacji, ich prowadzenie, czy po drugie, byłyby w sprzeczności z podstawą programową na przykład, która jest realizowana. W praktyce jednak powstaje pytanie o to, kto ma uprawnienia, by takie lekcje prowadzić i pod jakim płaszczykiem mogą być przemycane, by uzyskać zgodę rodziców. Środowiskom LGBT wcale nie zależy na dobru tych ludzi, tylko zależy na tym, żeby jak najwięcej osób takie zaburzenia wykazywało, żeby ten ruch polityczny, który buduje się w ramach ruchu homoseksualnego, żeby był jak najliczniejszy, jak najsilniejszy. W czwartek odbędzie się posiedzenie zespołu debaty publicznej, który zajmie się deklaracją LGBT+. Zapraszam przedstawicieli rodziców, Ratusz Warszawski też zaprosimy, ekspertów. I będziemy przyglądać się temu, co oni chcą zrobić z naszymi dziećmi. Tak zwana karta LGBT+, to nie jedyny instrument, za pomocą którego wdrażana jest ideologia gender. Rząd Platformy Obywatelskiej przyjął tak zwaną konwencję stambulską. Teoretycznie jej założeniem jest walka z przemocą wobec kobiet. Praktycznie także przemyca ideologię gender. Trzeba wiedzieć, co się podpisuje. Trzeba umieć czytać między wierszami. Trzeba zdawać sobie sprawę z konsekwencji przyjmowanych aktów prawnych. Jeżeli polskie prawo broni kobiety przed przemocą w sposób wystarczający, nie ma sensu, żeby nakładać na niego jeszcze dodatkowe obowiązki, z których ewentualnych przepisów będzie mieć później kłopoty. Teraz wypowiedzenia konwencji stambulskiej oczekuje prawica Rzeczypospolitej. Dziś w Izbie Gmin kluczowe głosowanie nad umową o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Dodatkowe gwarancje w sprawie Brexitu wypracowali premier Theresa May oraz szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. To mają być rozwiązania, które wzmacniają i poprawiają porozumienie o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Premier i ja wspólnie uzgodniliśmy prawnie wiążący instrument dotyczący umowy o wystąpieniu ze wspólnoty. Nasza umowa zawiera istotne wyjaśnienia i gwarancje prawne w odniesieniu do umowy o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i backstopu. W wyniku uzyskanych zapewnień Unia Europejska nie może bezterminowo zatrzasnąć Wielkiej Brytanii w północnoirlandzkim mechanizmie awaryjnym. W 1998 roku 30-letni konflikt Wielkiej Brytanii z Irlandią zakończyło porozumienie wielkopiątkowe. Jeden z zapisów porozumienia to brak twardej granicy, tak zwany backstop. Dziś zapis ten oznacza, że po opuszczeniu wspólnoty Wielka Brytania pozostałaby członkiem Unii Celnej właśnie przez backstop. Tego zaś nie chce brytyjski rząd. To polisa ubezpieczeniowa gwarantująca, że nigdy nie będzie twardej granicy w Irlandii Północnej. Honoruje uroczyste zobowiązania Wielkiej Brytanii z Belfastu porozumienie wielkopiątkowe.
Dodatkową formą gwarancji wypracowaną przez May i Junckera ma być złożona jednostronna deklaracja Wielkiej Brytanii, przedstawiająca, jakie działania podjąłby brytyjski rząd w razie uznania, że Unia Europejska narusza swoje zobowiązania do wypracowania alternatywnego rozwiązania. Deklaracje jednostronne są powszechnie stosowane przez państwa obok ratyfikacji traktatów. Prokurator generalny określi w analizie prawnej znaczenie wspólnego instrumentu i jednostronnej deklaracji do parlamentu. Izby gmin omówią ulepszone porozumienie, które utworzyło nowe ramy prawne. Dziś w Izbie Gmin odbędzie się kluczowe głosowanie nad projektem umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Jeśli zostanie ponownie odrzucone, jutro deputowani zagłosują nad wyjściem z Unii bez umowy. Brytyjski rząd potrzebował więc dodatkowego instrumentu, który wypracowała premier May. Do Izby Gmin trafią dwa nowe dokumenty. Wspólny, prawnie wiążący instrument dotyczący umowy o wyjściu i protokół w sprawie Irlandii Północnej oraz wspólne oświadczenie uzupełniające deklarację polityczną. Mówił do brytyjskich posłów przewodniczący Izby Gmin. Choć według ekspertów obecne rozwiązania ponownie nie przejdą przez brytyjski parlament, ogromne nadzieje z ustaleniami May i Junckera wiąże były minister do spraw Brexitu. Popieram premier wracającą do Brukseli, by uzyskać prawnie wiążące zmiany, których potrzebujemy, aby uczynić tę umowę możliwą do przyjęcia dla kraju. Wówczas może ona przejść przez parlament. Gdyby brytyjski parlament odrzucił proponowane porozumienie oraz propozycję opóźnienia Brexitu, Wielka Brytania opuści wspólnotę bez umowy o północy z 29 na 30 marca. W Wenezueli wprowadzono stan wyjątkowy. Ma być on sposobem na walkę z paraliżem związanym z awarią elektryczną. Decyzję o wprowadzeniu stanu wyjątkowego podjął parlament, w którym większość ma opozycja. Stało się tak na wniosek tymczasowego prezydenta Juana Guaido. Stan wyjątkowy jest wprowadzony na terytorium całego kraju z powodu katastrofalnej sytuacji w związku z przerwaniem dostaw elektryczności. Brzmi dekret podpisany przez Guaido. Od blisko tygodnia spora część kraju, w tym stolica Caracas, zmaga się z brakiem energii elektrycznej. Źródłem dramatu jest awaria w hydroelektrowni w Guri na południu Wenezueli. Kraj coraz bardziej pogrąża się w kryzysie. Nie działają urzędy, metro, zamknięto szkoły. Z powodu niedziałających lodówek gnije żywność, brakuje także wody. Jak możemy powiedzieć naszym dzieciom, że nie ma wody, nie ma sygnału komórkowego, nie ma elektryczności? Tak naprawdę nie ma nic, dopóki Maduro nie odejdzie. Musisz szukać wody tam, gdzie możesz ją znaleźć, ponieważ w okolicy jej nie ma. Szukamy jej tutaj w potoku, który zaopatruje dzielnicę Caracas. Prądu brakuje nawet w szpitalach, przez co umierają pacjenci. Reżim Nicolasa Maduro mówi o sabotażu oraz o cyberataku przeprowadzonym przez amerykańskie służby. Prawda wyjdzie na jaw. Skąd to zrobili, jak to zrobili, kto to zrobił? Wszyscy zobaczycie. Stan wyjątkowy będzie obowiązywał do czwartku. I na teraz to wszystkie informacje. Ponownie z Państwem spotkam się tuż po modlitwie Anioł Pański. Do zobaczenia.